Pocięciu wersja druga nagrania, ponieważ nagrywałem time-lapse'em. I założyłem sobie. O, tak to wygląda. I bla 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 bla. Wow. Ej, a wiesz, że ja to miałem pogrupowane ładnie? Teraz nie będę wiedział, które jest które. To samo. Nie, bo tam było milimetrami. Kurwa, milimetrami. Milimetrami To poukładane. akurat masz po kolei zwalone. Zrąbałeś robotę całą. Niestety robota odsunie się teraz o kolejny tydzień ze względu takiego, że mam profile porozwalane. No. Muszę teraz to Zwróćmy. poukładać. Muszę zatrudnić fachowców do układania tych profili. No. Tak to tu się wygląda. Regulacja ogólnie będzie tak samo niestety tego stołu warsztatowego na nogach ze względu tego, że wylewka jest strasznie krzywa. Krzywa jest wylewka. Bla 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 bla. Mówiłem o tym już wcześniej, tylko że oczywiście kitowo nagrałem. Chuj O. będzie. Tak. Będzie Chuja. regulowane śrubeczką. Chujowo to będzie. Nie wierzysz mi? Nie wierzysz w moje umiejętności? No jak podniesie stół, to odpadnie. Co odpadnie? No wypadnie to. Czemu miałby to wypadnąć? Bo przychytniesz tylko tą podkładkę. I podkładkę i śrubę. Możliwe. Będę kręcił se Dobra. tym spodem, nie? Nie, już na razie. O kurde, procesor przetworzył wiadomość. Co do blatu na stół warsztatowy, w wcześniejszej części tego filmiku macie, że niestety nie wyszło. Taki kurna twardy dąb, jeszcze jak się na sęka chyciło, bo to suche, wysuszone. W ogóle nie chciało mi miło, że naostrzyłem łańcuch, gotowało mi piłę, nie chciało to ciąć. Chociaż z tych bletów jeszcze nie rezygnuję, je wykorzystam może do kolejnego pomieszczenia, bo tam też będę robił sobie takie miejsce do tworzenia i półki różne, ale to już nie będę nagrywał tego. To do tamtego pomieszczenia ewentualnie to wykorzystam, bo nie może się zmarnować. Ewentualnie będę musiał zrobić cyrkulatkę na silniku Locina, bo niestety do naszej cyrkulatki silnik został ukradnięty. Zostało ukradnięte i cyrkulatkę zrobimy ewentualnie na silniku Locina, tylko muszę załatwić koło zamachowe od czego? Z czego można było koło zamachowe zrobić, żeby ten Locin to potem uciągnął? Nie. Wiem. Zrobimy koło zamachowe z koła zamachowego. O, No. super. Nie, może z ciężarówki się uda załatwić docisk, nie docisk sprzęgła. Kurde, jak to się nazywało? Tarcza? Nie, tarcza sprzęgła. Wieniec, no koło zamachowe całe, nie? Przy sprzęgle. Jak to się kurwa nazywało? To będzie się mi napisane, bo teraz mi wypadło z głowy. No. Co? No bo jest, masz taki bydlackie Nie mam dziadostwo, na pojęcia. którym jest wieniec, który napędza ci rozrusznik, a w ciężarówce jest to takie duże i ciężkie. I z tego by można było zrobić koło zamachowe potem do piły. Kurde, nie głupi pomysł. Ciekawe, jakby to ciało na silniku Lącina. Spalinowa cyrkulatka. Można było w lesie potem robić. kurde, zapadarłoby. Zrobiło się takie chłodzenie ciekłym azotem. Dobra, nie przedłużajmy, no trzeba to pospawać. Hefnę przynajmniej, żeby to zobaczyć, jak to będzie to wyglądać. I tyle, no. Tu mam taką rozpiskę, no na razie zaczynam to projektować na bieżąco. Tak, na bieżąco próbuję to projektować, ale jak to wyjdzie, to nie wiem. Jest to wszystko robione na spontana, ze względu takiego, że jeszcze nawet nie Ale wiem jak do... mamy wszystko ustawione? Ustawione. Tyś jest ustawiony. Do pionu chyba. Nie, krzywo. Krzywą poziomnicą. No, poziomnicę mamy trochę krzywą, to trzeba będzie na tobie wyprostować. No i cóż, no będzie takie coś jak L. Przewiduję, że tam będzie taki mały stół warsztatowy. Tu będzie taki duży stół. Tam będzie większy. A kupię sobie tych, co jest te 100 pojemników, czy ileś na te śrubeczki. No i mam takie cieniutkie winklówki. I z nich zrobię sobie taki stolik, bo tamte blat, to całe to się wygina. Z tego co z wujkiem gadałem, bo Scout 1981 ma taki zestaw pojemniczków i nie jest z tego zadowolony. Ale wiem jakie są wady, spróbuję to zlikwidować, żeby to pojemniki stały na jakiejś półeczce, a nie wisiały na takim plastikowym, jakby to powiedzieć, haczyka. O. No i będą śrubeczki wtedy. Tak, taki właśnie mam plan. Bardzo dobry plan.
Jak na razie to ładnie wygląda na papierze. W realu wygląda tragicznie, bo jest krzywa podłoga. Dobra. No i co? Spróbujemy to jakoś poheftać, żeby to zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Od razu mówię, że niestety stół warsztatowy będzie wysoki. Tak na 100, ponad 100, 105 cm. Ze względu takiego, że przewidziałem, że jakiś kompresor i mój migomat, żeby się schował pod stół. Tak, żeby się schował pod stół i żeby nie wystawał. O kurde. Chuja. Jest problem. Ej, nie przeprojektowałem tego. Czekaj, zaraz zobaczymy, czy panel RS trafił. Nie trafiłeś. Brakuje. Tak, będzie wystawać 10 cm migomat z podwustołu warsztatowego. Chuja. Ale to nie ma tragedii jeszcze. Nie będzie nic. Nie ma jeszcze tragedii. Jest niewykujesz dziurę, która pięknie będzie. Zobaczymy, ile to wyjdzie na końcu, ile tu będzie miejsca. To jest najważniejsze. Ile będzie miejsca. No ale teraz się tego nie da zobaczyć, dopóki nie zrobię tego stołu i tego wszystkiego. Ale mam zajebisty plan. No 40 by wystarczyła spokojnie. Nie było na 40 cm półki, nie? Jest tam... zobaczymy po prostu jeszcze. Tak, żeby dało się dostać, bo wcześniej były te półki troszeczkę za szerokie i jak było się na tej wysokości, na górnej półce, nie dało się dostać tam do tyłu po prostu. Widzieć tego, co tam jest z tyłu i dostać tego. Bo się ręką trzeba było na czymś stanąć, bo inaczej był problem. Dobra, koniec, bo szkoda naszego czasu. Zrobiliśmy jedno, jakby to, o kurwa, ale to będzie wysoko. A jak ja będę na takiej wysokości robił? No nie. Czekaj, ja to się troszeczkę... Jeszcze dojdą, kurwa, te podnóżki. To jeszcze muszę będzie. Troszeczkę chyba za wysoki będzie ten stół warsztatowy. Ups. O. Weźmy mnie flecika. A to będzie wysoko, jak nie, bo to będzie wysokie takie jak... Kurwa mać. No będzie jak to, bo tam do mniej więcej dojdą jeszcze ten, to będzie parę centymetrów. Ej nie, ja tu chyba troszeczkę przesadziłem, ja myślałem, że jeszcze 100 będzie za mało. No będzie chujnie. Będzie trochę tak hitowo robić. Jeśli będzie blat, kurwa mać, będzie wyżej. Nie chce mi się tego potem obcinać. Nie, to jest... albo wykujesz dziury. Wykuję dziury. To powinno być 90. O 10 cm. No, coś takiego. 90. Jasny gwint.
No i teraz jak na to patrzę... A może nie będzie tak wysoko? To już jest wysoko. Ty robisz tak z rękami pochowami? No. Ja, wiesz... Ale tamten... Ile jest... Na ile jest ten w garażu? Nie wiem, na pewno niższy jest. No i widzowie, mały umfalt. Czy to idziesz trochę, nie będziesz musiał kurwa tak robić. No kurwa na nikim, no się już tanie, już tanie. Chuj no, zespawam go, a potem ewentualnie skrócę, nie? Tylko, że dołożę, dołożę sobie roboty, kurwa, bo teraz będzie chujowo obcinać to. No? Będzie chujowo obcinać. Wiesz, aż tylko parę cyk. A to już kurwa tak strasznie chujowo. No nie no, będzie się. Trochę jaki to. Będzie zaraz akademik. Chociaż... Po dłuższej robocie będzie ręce wolać, trzymaj. No i za nisko będzie też będzie kitowo. Kurwa nisko może gdzieś tyle, żeby było coś takiego. No i teraz robisz normalnie fu. Nie kurwa jakieś. Coś takiego byś powiedział. Ci dojdzie jeszcze blat przecież kurwa, nie wiem co będzie. No wiem, że dojdzie blat. Podnóż chwilę to. Nie no, na razie ewentualnie zrobimy tak, że ja sobie go kurwa zrobię tak jak jest. A potem jak będzie za wysoko, to sobie skrócę, nie? Ewentualnie. No. Jak dojdę do wniosku, że będzie za wysoko. O to chodzi, że przynajmniej te 10 cm to zyskam na półki potem, nie? No blad ile ma grubości? Tamto będzie gruby jak tutaj dwójka, nie? No dwójka. 2 cm. Dwójka blad. Nie no, mi się wydaje, że aż tak źle to nie będzie. Zobacz, to będzie chujowo. Ja będzie chujowo, to będziemy przerabiać. No zostawisz na półkę to. Ale wtedy może coś by wykorzystał z tej dziesiątki, nie? Coś by zrobił, kurde. Bo to chodzi, że... coś będzie trzeba ewentualnie wymyślić, żeby... Bo tak to zarąbałem sprawę, mniej by odrzynek zostało, nie? Okay. Dobra, nie ma co na razie marzyć. No i tak to wygląda, nie? Jeszcze zostanie nam drugie takie skonstruować. Będą dwa. Jeden będzie taki, ale potrójny. Będą trzy takie nogi. Jeden będzie z trzy, żeby zrobić o 90 stopni. Tak. Tak. Dobra, nie przedłużajmy. No. Pokaż, jaki tu jest kąt prosty. Jest to wszystko robione na oko, jest wszystko zajebiście. Kąt już lepszy nie da się zrobić z tego. Uwaga. Nie patrz się na to. O. O, lewo. Ups. Minimalnie. Tak jest. No. Dobra, zobacz dołem. Tutaj nie będzie na pewno prosto, bo jest wiadomo jak to jest. Tu będzie lepiej, już jest ładnie. Tu jest ładnie. To. Jest, a to jest wszystko robione na oko. Zacznijmy od tego, że... Góra tylko wiadomo się rozeszła trochę, bo kurwa temu pewnie do tego już się robiło. Ale to będzie wszystko było docinane w granicach 2 mm, nie? No ale tyle to od dołu, więc chuj z tym, no nie? No, pan MRF robi na oko, pan MRF robi dobrze. No dobra, oczywiście na oko. Na razie to nie będziemy mocniej spawać, to jest wszystko tak poheftane, nie? Jak coś, żeby dało się to potem, jakby był jakiś błąd, żeby dało się to potem łatwo rozciąć i przerobić. Dlatego jest tylko tak poheftane. A spawać to będę potem ewentualnie. Dobra. Zu profilen Transport Schutz 13 20,2. I tu pisze 110 und 30. Nie, drei, źle, pojebałem się, bo to się po niemiecku się tak chujowo czyta. 103,010 milimetr. No. Bo oni to chujowo tak czytają. Wiem. Tak samo jak tu masz 2150 to będzie 2150. 15 to jest 15. 50 to jest 15, 50 to jest 50. Albo tu. O kurwa, 45 tysięcy. Fajn wun 40. Tausy. Nie, o kurwa, tu jest. 45 tysięcy. Nie, tu jest. Uwaga, czekaj. 200. Kurwa, po angielsku. Czekaj, spokojnie, próbuję po niemiecku to przeczytać. Uwaga.
454,500. Nein. Nie, bo to jest 453. No, bo oni czytają 100, coś tam. Oni czytają 144, 50 tysięcy 509. Jakoś tak chujowo, bo oni tak kurwa nie czyta to jak po polsku 4000. 400 tysięcy. Dobra. No. Koniec. 454,509. 09? Nie. 509. Widzisz, ja umiem lepiej czytać od ciebie. Pojebałem się, te języki wszystkie, kurwa. 40 języków się zna. Nawet kurwa język i mnura. Wachem. Dobra, koniec. Jestem zły i cały czas o tym myślę, że zarąbałem sprawę. Ponieważ ten stół nie powinien być na 100 wysoki. Chociaż teraz mi nie wejdzie migomat, ale doszłem do wniosku, że migomata sobie i tak wsadzę tutaj pomiędzy tą półką, co tu będzie, a stołem warsztatowym, więc może być niższy. I źle się sugerowałem migomatem. Kurde mele, myślałem, że to będzie dobrze, ale teraz jak myślę właśnie, że braciak mi też dobrze powiedział, dojdą śrubki, dojdzie grubość blatu, to będzie to nie 100, tylko będzie 105 na przykład, nie? Nawet więcej, 110, no 105 cm. No i będzie za wysoko. Ja bym zrobił tak na 80, to rzeczywiście miałbym na odpowiedni na wysokości pasa. Ale ten błąd zostanie mi w głowie do końca życia i już drugi raz takiego błędu nie popełnię. Dobra, no troszeczkę zmarnowałem materiału przez to, bo wyszłoby mi, że te poprzeczki tutaj mógłbym zrobić z tamtych odrzynków i wyszłoby mi trochę mniej profili, kurde, na to. Jestem bardzo zły z siebie, bardzo zły. No, ale mamy już zrobione konstrukcje, zaraz ułożymy to tak mniej więcej, żeby było widać, gdzie to będzie stało. I tyle, no. Tamtego ostatniego tutaj, co będzie taki winkiel, bo to będzie taki winkiel dokładany w tą stronę. Tego na razie nie składam, ponieważ jak będę miał te profile skracać, to sobie od razu skrócę te profile tutaj, nie? Te dwa to chyba są, nie? Nie są te dziesiątki, a tam są bardzo. No, tamte sobie skrócę od razu i żeby nie było potem problemu. Trochę zarąbałem, no i jestem zły. Jestem bardzo zły! No. Dobra. Te poprzeczki, one są chycone tylko i wyłącznie dla stabilizacji całej ramy. One tutaj nie będą na tej wysokości. One muszę pierw przeliczyć sobie materiał i zrobię sobie półki takie wysuwane. Nie na jakichś rolkach albo coś, bo mi nie stać. Takie zwykłe wysuwane półki sobie zrobię. Nie będę nic kupywał, bo nie mam pieniędzy na to. Będą takie zwykłe półeczki wysuwane i muszę przeliczyć materiał, żeby zrobić to jak najtaniej. I żeby to też się nie rozleciało. I tak będą mniej więcej trzy półki, muszę wyliczyć na jakie wysokości i wtedy dopiero tą poprzeczkę przyspawam. Przerzucę te poprzeczki niżej na daną wysokość.
A tak na razie to są na stabilizację chepnięte tylko po jednym smarku od góry. Potem ewentualnie przeszlifuję tylko lekko i tyle. Dobra, robię tu miejsce i pokażę wam, w którym miejscu to będzie stać. No i kolejny problem. Źle sobie tu obliczyłem to. To sobie źle obliczyłem. Mam tutaj mniej miejsca niż myślałem. Tutaj. Żeby zrobić taki fajny winkielek w tej stronie. Nie opłaca mi się tutaj tego zastawiać. Dobrze, że nie uspałem tego ostatniego. Bo byłbym znowu zły. I dalej coś ciężko widzę. Będzie dużo miejsca. Będę musiał to skrócić tutaj o 20 cm w dół na 80, bo jest, no jak widzicie, no jest za wysoko. Będzie to za wysoko. To będzie pusta przestrzeń między jednym a drugim. Tutaj, żeby jakiś stołek albo coś wprowadzić pod stół warsztatowy. Żeby tam coś wprowadzić. A tak. Tutaj macie mniej więcej pokazane, jak te nogi będą funkcjonować. Takie śrubunki. To jest, to wszystko i tak jest na oko na razie. Tak, żeby to mniej więcej stało tylko. Powiem wam tak, jak blat przyłożę od góry, to już to będzie jako tako wyglądać. Jak potem wezmę i porobię półki, to będzie wyglądać już to naprawdę jak stół warsztatowy.